Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na EU4 i pokażę wam, jak ten serwer wygląda po pierwszym dniu, jak nasza postać nam poszła, no i ogólnie jak to wszystko się tutaj klaruje. Będzie to takie typowe podsumowanie pierwszego dnia, dlatego że troszeczkę przemyśleń co do tego serwera mnie naszło, więc dzisiaj postaram się tym wszystkim z wami podzielić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, czy gracie tutaj na tym serwerku, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, jeżeli nie, to dlaczego, no i ogólnie czy planujecie grać tutaj dłużej, czy może jakoś tam na chwilkę, for fun. Jestem bardzo ciekaw, dawajcie znać w komentarzu, bo to będzie jedna z rzeczy, o której będę chciał pogadać. Dobrze, na wstępie jak widzicie gramy druidem, mamy 27 poziom po pierwszym dniu, więc nie jest to naprawdę zły wynik, nawet dobrze na tym druidem poszło. Natomiast tak, jeżeli chodzi o awatar, to przede wszystkim, co od razu się rzuca w oczy, no to oczywiście stronka do głosowania skończyła się wczoraj o godzinie 16, no i ten awatar wygrał, prezentuje się on naprawdę świetnie, prezentuje się jeszcze lepiej w gierce, aniżeli na tej stronie do głosowania, bardzo mi się podoba, ja mam jeszcze dość duży monitor, więc jak wezmę sobie to na full screena, no to naprawdę ten awatar wygląda prześlicznie, zaraz wam pokażę, jak on się tutaj prezentuje w walce i tak dalej, no ale jest to coś niesamowitego, jak to wygląda, strasznie mi się podoba. No i co mogę wam dodać? Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy oddali głos na tej stronce, bo już w poniedziałek tak naprawdę dostałem informację, że ogromna ilość osób zagłosowała, że sami tam twórcy byli zaskoczeni, więc ślicznie dziękuję. Co mogę dodać? No nie jestem zdziwiony, nie jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, że ten Venom wygrał, dlatego że jak patrzyłem tam na wasze komentarze, wasze opinie, no to myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jakieś 80-90% właśnie było za tym Venomem, także nie ma co się dziwić, jest to naprawdę ładne awatar, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie zrobiony, no i tyle, po prostu mi się podoba, bardzo to ładnie wygląda, jeszcze lepiej w gierce niż na tej stronce, to co już powiedziałem, także dziękuję ślicznie wszystkim za oddanie głosu. No i co do pozostałych awatarów, mam pewien pomysł, ale to myślę, że w przyszłym tygodniu na spokojnie się o tym dowiecie. Dobrze, co mogę tutaj więcej dodać, jeżeli chodzi o serwer, to w ogóle powiem wam tak, mam takie przemyślenie, że ten serwerek, tu wam może od razu pokażę topkę, jak to wyglądało po pierwszym dniu. To jest screen, który ja sam zrobiłem. Zrobiłem go dosłownie minutę przed północą wczoraj, czyli w piątek, więc mamy tutaj idealnie pokazane, jak pierwszy dzień się skończył. Co mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś moje przemyślenia co do tego serwera? No wydaje mi się, że serwer jest strasznie taki wymarły, w sensie teraz troszeczkę zmieniam swoje zdanie, patrząc tutaj na tą topkę, na ilość gildii, do czego zaraz przejdziemy, no ale serwer odbił się tak jakby bez większego echa, to znaczy w ogóle nie widziałem takich emocji wśród ludzi, jak zawsze jak startował jakiś nowy serwerek, też widać to było po ilości ludzi, którzy byli na streamku, bo tam chyba w piku mieliśmy coś koło 150, to jest oczywiście bardzo dobry wynik, no ale nie ma co ukrywać, mieliśmy piątek, mieliśmy, no mamy teraz w sumie już coraz więcej ciepłych dni, także myślę, że ludzie bardziej odpuszczają sobie jakieś tam klikanie, siedzenie w domu i po prostu wolą gdzieś tam wyjść, co jest oczywiście jak najbardziej spoko, no ale właśnie, ten serwer wydaje mi się, że odbił się tak bez większego echa, no i taki jest pusty, wydaje mi się taki jakiś pusty, nie wiem z czego to wynika, to jest moja opinia, dajcie znać w komentarzu, czy macie podobną, no ale po prostu tak mi się wydawało, że tak jakoś pusto na tym serwerze, że tak jakoś nic się nie dzieje, nie ma takiego wow, no i nie wiem do końca z czego to wynika, ale tak czy inaczej tak po prostu mi się wydaje i taką opinię mam, więc no nie wiem dlaczego tak uważam, no ale po prostu wiadomo, no na pewno jedną z przyczyn czegoś takiego jest to, że i tak wszyscy tacy mocniejsi gracze, tacy więksi grzybiarze czekają już sobie po prostu na EU5, no i wydaje mi się, że właśnie drugi powód to to, że zaczyna się lato, no i ludzie bardziej tam wychodzą jakoś, wiecie, no po prostu z domu, nie? Wychodzą z domu, coś tam robić na dworze, no i ten serwerek ich tak jakoś bardzo nie interesował, no ale nie wiem, po prostu wydaje mi się taki jakiś dziwnie pusty, nie mam pojęcia z czego to wynika, ale tak po prostu w mojej opinii jest. Tak wyglądała topka po pierwszym dniu, no jak widzimy nie ma tutaj żadnych fajerwerek, oczywiście pierwsza osoba 38 level, bardzo ładny wynik, mamy w ogóle top 3 łowców demonów, co ciekawe, w sensie no, myślę, że nikt nie jest zaskoczony, może w ten sposób. Mamy tutaj łowcę demonów 38 level, 37, 38. W ogóle 38 to był najwyższy level po pierwszym dniu, więc no nic takiego wow się nie zadziało. Nikt nawet nie dobił levela 50, co na ostatnich serwerach się zdarzało, więc nie było takiego wow, tak to po prostu wyglądało.
No i tutaj nic więcej myślę, że nie muszę dodawać. Wszystko widzicie, możecie sobie zatrzymać. Mamy w ogóle Paladyna 32 level, więc też fajnie. Zobaczcie, że tylko 3 berserków w tym top 31 o północy, w sensie przed północą po pierwszym dniu. Także no, to chyba mówi samo za siebie, chociaż teraz ta topka wygląda troszkę inaczej. Zaraz wam to zaprezentuję. Tak czy inaczej, no widzimy, mamy tutaj jakichś wojowników. No ta topeczka na razie tak fajnie w miarę była wymieszana. Znalazł się jakiś Paladyn, znalazł się jakiś wojownik, Magusie też, mamy też wojownika pod koniec na 28 pozycji, jakiś tam zwiadowca, więc no taka nietragiczna, no ale top 3 mimo wszystko to są łowcy demonów, więc tak to po prostu wyglądało, żadnych tutaj fajerwerek nie było. My skończyliśmy z 27 levelem, no i też jakbyśmy tam poklikali arenkę, to do tego top 30 myślę, żebyśmy się wbili. Także no mówię, serwer po prostu taki dość zwyczajny. Dobrze, tak to wyglądało po pierwszym dniu. Co do naszej postaci, ogólnie tak, miałem w planach robić wam skrót z live'a. Live trwał tam ponad chyba 3 godziny, z 3,5 może nawet coś takiego. No ale stwierdziłem, że skoro i tak tutaj graliśmy bardziej na pół gwizdka, bardziej for fun, no to nie ma sensu wam takiego skrótu wrzucać, bo to są 3 godziny montowania, sprawdzania, żeby wam tam wrzucić najciekawsze momenty, jak coś się działo. Także stwierdziłem, że nie ma co, takie skróty sobie będziemy robić tylko i wyłącznie z postaci, na których zamierzamy tryhardować i zamierzamy dociskać. Tutaj jakie ja błędy popełniłem? Przede wszystkim tak, po pierwsze nie dociskałem klasera jakoś bardzo mocno, dlatego że na 10 levelu miałem tylko 20%, już tam potem zacząłem sobie dalej klikać, nie chciało mi się tego bardziej robić, po prostu mogłem tak około 5 albo nawet 7-8% więcej klasera dobić na każdym levelu, na którym ten klaser uzupełniałem, czyli oczywiście na początku 10, potem tam jakiś 15 chyba, jak dobrze pamiętam, potem chyba coś koło 18, więc ten klaser w tym momencie mamy 40% prawie, no ale ten klaser mógł tam być na pewno bardziej dociśnięty. No i oczywiście ja swojego streama zacząłem chwilkę po 16, skończyłem jakoś tam po 19, więc mogłem równie dobrze poczekać na jakąś 23, jak tutaj w gildii wszyscy już sobie zrobią ulepki, no i wtedy mieć większe procenty i dopiero wtedy cisnąć. Tak powinienem zrobić, no ale wszystko wam chciałem pokazać na streamie, chciałem wam ograć ten pierwszy dzień na streamie, więc jeżeli ktoś jest w ogóle ciekawy, jak to wszystko przebiegało, to zachęcam do obejrzenia Woda na Twitchu, on tam trwa ponad 3 godziny, można sobie skipować, można sobie obczaić, co ja tam w ogóle robiłem, no ale nie było żadnego wow, nie było jakiegoś dociskania. Dociskanie będzie na EU5 i z takiego EU5 na pewno skrócik na kanał również wleci. Tutaj stwierdziłem, że zrobimy tylko podsumowanko, no bo mówię, nic się za bardzo nie działo. 27 level, myślę, że nawet niezły wynik, tak szczerze mówiąc, jak na to, że miałem tam dość mały klaser i tak dalej. To wydaje mi się, że ten 27 level, oczywiście tutaj z levelem z pakietu twierdzy, no bo już kupowałem tak samo, jest naprawdę niezły. W ogóle jeszcze taka anegdotka, jak ktoś kupuje na tej stronce i kupuje sobie PayPalem, to czasem trzeba poczekać, aż grzybki dojdą. Ja kupowałem pakiet twierdzy na streamie, no i powiem wam szczerze, że właśnie kupowałem PayPalem. No i czekałem chyba z 4-5 minut, aż mi ten pakiet twierdzy tutaj zniknie z możliwości kupna. No i po prostu się pojawią surowce, pojawią się grzybki na koncie. Więc chyba z PayPalem jest tak, że jest tam jakieś opóźnienie delikatne, nie? Też myślałem, że po prostu zabrało kaska, nie dało tego pakietu. Ktoś tam widziałem, że na tawernie też miał taki problem. No ale tak do 10 minut i ten pakiet powinno przyznać. To też jeszcze taka anegdotka z mojej strony. No i co? I tak to się prezentuje, więc mówię, 27 level, jaka moja opinia co do druida, bo głównie tutaj gram tym druidem, żeby sobie oczywiście sprawdzić, jak to działa i się pobawić. Powiem wam, że bardzo przyjemna klasa. Powiem wam, że strasznie mi się podoba ta mechanika. Nie mam tutaj niestety żadnych lochów dla was pozapisywanych, no ale mamy tu na przykład jakąś walkę wygraną, zobaczmy. Tu mieliśmy przegraną, tu wygraną. Tutaj z Magusiem akurat. O, tak się w ogóle ten druid prezentuje w walce, jak widzicie, w sensie ten druid i ten awatar ogólnie. No teraz jesteśmy z prawej strony, bo my byliśmy atakowani. Tak czy inaczej, bardzo przyjemna klasa pod tym względem, że naprawdę, zobaczcie, te ataki pikujące na magów robią naprawdę dobrą robotę. Ja w ogóle byłem zdziwiony, że mam takie duże procenty na co niektórych magów, to pierwsza sprawa. Też te walki są takie fajnie dynamiczne, w sensie takim, że wiecie, możemy sobie tam
Najpierw przybrać postać niedźwiedzia, potem walnąć jakiegoś mocnego kryta, potem z powrotem tą zwykłą postać, nagle jakiś atak pikujący. No coś się w tych walkach ciekawszego dzieje i z tego powodu ten druid nawet mi przypadł do gustu, może tak wam powiem. No i tak to po prostu wygląda, tak to po prostu wygląda. O, tu zobaczcie, mamy jeszcze jakieś lochy, to w ogóle z wczoraj jak klikaliśmy. Możemy sobie obejrzeć ostatniego z szamanem Udu, to nawet fajnie, bo nie zapisywałem. No tak wygląda ten awatar po lewej stronie, jak my walczymy, więc w sensie jak my atakujemy. No strasznie ładnie, strasznie ładnie, i powiem wam, że ten awatar nawet do druida mi pasuje, tak powiedzmy, no nie? Więc no ja się jaram, jak ten awatarek wygląda. Jest to dla mnie bardzo, bardzo fajna sprawa. No i tak wyglądało to z szamanem Udu. Mówię, na żadnych magów nie miałem problemu, przynajmniej w ten pierwszy dzień, więc to naprawdę na plus. No i tutaj mamy ohydnego gremlina, to już jest oczywiście zwiadowca. Z nim tam jakieś problemy miałem, no ale właśnie, no zobaczcie, teraz był atak pikujący, nagle zrobiliśmy unik, nagle tą maskę niedźwiedzia przybraliśmy, zresztą to widać na animacji. Ta maska niedźwiedzia schodzi po jednym ataku, potem znowu atak pikujący. No jest to przyjemne do oglądania, nie ukrywam, że jest to przyjemne do oglądania. No i te ataki pikujące potrafią być naprawdę mocne. To był oczywiście tylko i wyłącznie pierwszy dzień, więc no nie ma jeszcze co oceniać, ale jak po tym pierwszym dniu, moim zdaniem ten druid naprawdę taki dość przyjemny do grania, dość przyjemny. Tu zobaczcie, mamy jeszcze gemik na inteligencję, możemy sobie wrzucić, bo już tutaj powolutku uzupełniam. No i co? Tak to po prostu wygląda, twierdza w tym momencie tak. Tu widzimy, że siódmy poziom, tutaj sobie troszkę podobijałem te boczne budynki. Teraz sobie eko podbijam na jutro, koszary na piątce. Tu możemy zacząć szkolić, bo już sobie robię ataki, żeby oczywiście osiągnięcia do klaserka wpadały. Robiliśmy wczoraj ogrywacza na streamku, tutaj nam samo wpadło. Tutaj tak samo i już mamy, jak widzicie, 60 twierdz pokonanych, najechanych, więc również może do wieczora mi się to uda zrobić jeszcze na klikanko lochów dzisiaj wieczorne, bo dzisiaj też na streamku pewnie będziemy sobie dalej tą postać ogrywać i tutaj lecieć. No i co, dziennik mi w ogóle dzisiaj wpadł, to tak losowo jak kliknąłem na swoją postać, drugi ekran od razu zrobiłem wczoraj na streamie, zalogowałem się na telefonie, no i tyle, i na razie tyle, na razie tak moje osiągnięcia wyglądają. Na razie nic tutaj więcej do pokazania, szczerze mówiąc, nie ma, no bo oczywiście jeszcze za dużo rzeczy nie mamy odblokowanych. Moje lożki w tym momencie 9,5. Myślę, że nawet tego jeszcze mogę walnąć. W ogóle teraz mam trochę golda, jak sobie tutaj pouzupełniamy. W sumie te gemy to mogę, chociaż tego to by wypadało zostawić do broni ewentualnej, jak sobie tu wymienimy. To dobra, to na razie nie, tu mi się zaraz gemik wykopie, zobaczymy. No ale tak czy inaczej gemiki jakieś tam ubiorę i na pewno jeszcze zanim w ogóle dzisiaj kliknę jakąkolwiek awkę albo coś takiego, no to będę tutaj klikał jakieś lochy, wiadomo, tak się powinno robić. Najpierw się powinno klikać lochy, jak tylko możemy, i dopiero potem jakieś inne czynności, żeby to robić na jak najwyższym levelu. Co mogę wam tutaj dodać jeszcze? No zacząłem ogrywać postać jakoś koło 16:30, jak dobrze pamiętam, z racji tego, że czekaliśmy, aż tutaj gildyka się cała zapełni i będą wszyscy mieli ulepszenia. No i co? Gildię w ogóle polecam. W gildii jestem, jak widzicie, oficerem, chociaż tutaj głównie ogarniają chłopaki, czyli tutaj Szczery i Aż, więc polecam generalnie tą gildyjkę, bardzo spoko atmosferka, sporo było podmianek, tutaj widziałem, natomiast no, kto był na Discordzie, ten widział już praktycznie od poniedziałku chyba, jakie tam są wymagania, co trzeba robić po kolei i tak dalej, więc każdy mógł zrezygnować, jeżeli się nie czuł na siłach, żeby takie wymagania spełniać. No a tutaj mimo wszystko ludzie dołączali, no i niestety bardzo jakaś tam olewka szła, więc tu chłopaki widziałem, że podmieniali, no ale nie ma co się dziwić, nie ma co się dziwić. Tutaj też oni chcą, żeby ta gildyjka jako tako wyglądała, mimo że gracze tutaj są głównie eko z tego, co widziałem. No, więc tak to wygląda, my mamy ulepszonka 5.7, zaraz tu przejdziemy do topki, jak to wygląda w tym momencie, czyli tam w sobotę, ja to nagrałem po 10, więc też niedawno wstałem, może być widać. No ale właśnie, Elevatorek też ładnie jak na ten moment, tu widzimy, że dwie gildie dość mocno dominują, tutaj jeszcze Thunderstorm też jest dość mocna, no i my na czwartej pozycji, więc też to naprawdę nieźle wygląda, tu jeszcze jakiś goldzik nam wpadł, także no, spoko, ogólnie spoko, ogólnie ta gildyjka wygląda, szczerze mówiąc, lepiej niż myślałem. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć, jeżeli ktoś gra sobie oczywiście eko, to może pisać do mnie, może pisać do chłopaków, jak ktoś do mnie pisze, to ja te wiadomości przekazuję tam chłopakom, więc na spokojnie, nie ma problemu. Dobrze, no i topka w tym momencie wygląda tak, mogę wam tutaj pokazać, to jest oczywiście początek drugiego dnia, tutaj dużo osób pewnie jeszcze czeka, aż tam będą lepsze produkty.
procenty. Pewnie tutaj wszystko się rozwikła, że tak powiem, no tak samo koło północy. Ja w ogóle też raczej Wam zrobię screena o północy drugiego dnia, o północy trzeciego dnia, no i może dopiero w poniedziałek. Teraz już chyba nie będzie filmów, jutro o 12 się szykuje taki film, ale ciekawostkowy z mojej strony. No i chyba w poniedziałek sobie zrobimy takie podsumowanie tego serwera po trzech dniach, plus tam jeden taki dodatek z mojej strony również będzie dla Was, bo nie ma sensu, bo chyba nie ma sensu, nie ma tutaj żadnych, wiecie, żadnego wowa, nic takiego. No widzimy, że tutaj w tym momencie połowa topki to są levele 45, więc nic takiego się nie dzieje. Ale co ciekawe, mamy tutaj dwóch berserków i to jest top 1 i top 2. Zobaczcie, teraz berek 101 poziom, więc najwyższy level na serwerze w tym momencie. Tutaj tak samo 69, mamy jakoś zwiada 80. No to wiadomo, łowcy demonów, nie ma co się dziwić. Także no, coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, coś tam te berki jednak próbują cisnąć. Może było tak, że ktoś sobie założył w poniedziałek berka, załadował tam dużo grzybów, jak była prerejestracja, no a potem się nagle dowiedział, że tego berka zmieniają, no już grzybki miał, nie miał co zrobić, no i po prostu klika, no ale oczywiście można, można tutaj jak najbardziej 101 level berserkiem wbić, jak ktoś ma odpowiednią ilość grzybów, to każdą klasą... Myślę, że tak wysoki level można sobie na spokojnie właśnie w te pierwsze dni wbijać. Jak ktoś nie wie, jak tak szybko levelują, bo co serwer się pojawiają pytania, jak on już ma setny level, jak on już ma dwusetny. Nagrywałem nie tak dawno na ten temat film, można sobie znaleźć. Tam on się nazywał chyba jak wbijają 200 poziom w 3 dni, czy coś takiego. Jak wpiszecie w YouTube'a, to Wam pewnie wyskoczy. Więc można sobie obejrzeć, no i tam jest mniej więcej wytłumaczone, jak oni to robią. Więc tak się teraz topka prezentuje. Oczywiście do północy się pewnie jeszcze dużo zmieni, no i pewnie takie podsumowanie, tak jak już powiedziałem, pierwszych trzech dni Wam wrzucę właśnie w poniedziałek i zobaczymy, jak ten serwer będzie wyglądać. Co mi troszeczkę podniosło opinię, że tak powiem, o tym serwerze, to jest to, że zobaczcie, mamy tutaj tak na dobrą sprawę trzy gildie, które będą raczej ze sobą konkurować. Jest to Outer Banks, zobaczcie, że sporo osób z ich gildii jest w tym momencie w topce. Drugą gildią jest Singularity, więc od nich też jest troszeczkę tych osób w topce. No i mamy jeszcze Thunderstorm, która, no tutaj już troszkę mniej tych ludzi, ale oni też z tego, co widziałem, byli dość mocni. Więc oni też na pewno jakoś tam o tą topkę mogą prędzej czy później powalczyć. Zazwyczaj na takich umarłych od startu, że tak powiem, serwerach jest jedna gildia dominująca, no i nic się więcej nie dzieje. No a tutaj jednak jakaś tam rywalizacja w tej topce gildyjnej będzie, no i to na pewno będzie działało na plus dla tego serwera. Oczywiście pupilki już mają dwie osoby, pod ziemi nie ma nikt, no bo to jakby logiczne. Tu w ogóle dwie osoby tylko, czekajcie, przecież więcej ma chyba, chociaż nie wiem. Tutaj ma pupile, nie, okej, okay, tylko dwie osoby, a nie, jeszcze tutaj jest Desi 90, czyli MTX nie ma pupili, nie złapał, ale pewnie jeszcze awki nie ma skończonej, więc nie ma co się dziwić. No, tak to wygląda, tutaj nie ma co, twierdzę w tym momencie, ile ma osób, mogę Wam jeszcze pokazać, no twierdzę, to ma sporo, o, nawet bardzo dużo, jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, ponad 1000 osób, no dawaj, ej, sporo ma tą twierdzę, okej, to może ten serwer nie jest jednak taki, wydaje mi się, że więcej niż na EU3, po drugim dniu, w sensie po pierwszym dniu, to może ten serwer jednak nie jest taki umarły, no dawaj, o, jest koniec. 2500 osób ma twierdzę w tym momencie, no to nie ma tragedii, powiem Wam szczerze, nie ma tragedii, dwie osoby, pupilki, pod ziemi nikt, no i tyle, chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć, jak będziemy tutaj rozgrywać drugi dzień, to zapraszam dzisiaj na streamka o godzinie 18 na mojego Twitcha. Jeżeli ktoś chce obejrzeć, jak wyglądał mój pierwszy dzień, jak tutaj wbiłem ten 27 level i tak dalej, to można obejrzeć woda na streamku, oczywiście, w sensie na Twitchu, oczywiście nie każe 3 godzin oglądać, tylko można sobie tam skipować i najciekawsze momenty sprawdzać. No a mówię, takie skróty na kanał będę wrzucał najprawdopodobniej z EU5, no bo tam będziemy cisnąć na tryhardzie i tam będę starał się więcej rzeczy wyciskać. Może jeszcze tutaj delikatny skipek na odcinku, cyk. O, proszę bardzo, inteligencja. Dobra, pięknie, jest już przygotowanie na wieczór, powolutku. No akurat szczęście odcinka, nie ma co narzekać. Wszystko z mojej strony, ja Wam ślicznie dziękuję. Tak jak mówię, piszcie w komentarzu, czy gracie na tym serwerze, jakie macie opinie, czy ten serwer ma jakieś predyspozycje na to, żeby być mocnym, czy nie ma, chętnie sobie, wiecie, poczytam. Zostawcie kciuka w górę, suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie oczywiście kciuka w górę zostawić, nie wiem, czy to już mówiłem. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!